STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Korony Kielce. Dzień dobry. Ja, ich denke, wir haben vorher gewusst, dass es keine einfache Woche für uns wird, dass wir drei ganz, ganz schwere und wichtige Spiele haben. Trener chciałby powiedzieć, że tak jak przypuszczali, czeka ich tutaj 7 dni dość mocnego, bardzo trudne 7 dni z racji 3 meczy w przeciągu tego czasu. Und was ich sehe, sehe ich Gutes von meiner Mannschaft. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir diese Leistung von Jagiellonia und hier auch gegen Lech Posen in den nächsten 3 Spielen wiederholen werden, dann bin ich auch überzeugt, dass wir es schaffen, unter die ersten 8 Mannschaften zu kommen. Trener chciałby powiedzieć, że w tym momencie ma nadzieję, że drużyna będzie tą drogą szła jak do tej pory, że nastawienie będzie takie jak w meczu z Lechem, że będziemy w tym momencie starali się w najbliższych 2 meczach zdobyć komplet punktów, aby móc spokojnie myśleć o pierwszej 8. Die Spiele, die kommen, ich finde es sehr interessant. Mir ist lieber so direkte Duelle, so wie jetzt gegen Cracovia. Ich denke, das wird auch ein gutes Spiel. Es sind 2 gute Mannschaften. Da werden Kleinigkeiten höchstwahrscheinlich auch das Spiel entscheiden. Und wir fahren mit breiter Brust hin und versuchen natürlich da auch die Punkte zu holen. Trener uważa, że czeka nas interesujący mecz. Według niego Cracovia jest ciekawym przeciwnikiem, także będzie też czeka na ten mecz i ma nadzieję, że pokaże się z jak najlepszej strony zespół. Beide Mannschaften wissen, dass es beim Spiel um alles geht. Ja, und deswegen finde ich auch dieses Spiel sehr interessant, weil da haben beide Mannschaften etwas zu verlieren. Beide Mannschaften müssen hochkonzentriert sein. Und wir werden natürlich versuchen, die Punkte mit nach Kielce zu nehmen. Danke. Oba zespoły grają o wszystko w tym momencie, dlatego uważam, że ten mecz będzie naprawdę interesujący. Spotkanie, mamy nadzieję, że wygramy i że przywieziemy do Kielc 3 punkty. Czy są jakieś pytania? Jeśli tak, bardzo proszę o skorzystanie z mikrofonu. Do Kuby pytanie Żubrowskiego. 3 mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego, niezwykle ważne, 40 punktów na koncie Korony Kielce. Wszystko wskazuje na to, że 44, nawet 45 punktów być może będzie potrzeba, aby zagrać w grupie mistrzowskiej. No i macie na pewno tego świadomość i z tych 3 meczów pewnie ciężko wskazać jakiegoś najtrudniejszego rywala w tych ostatnich 3 meczach, ale na pewno trzeba już bardzo skupić się na tą Cracovię. Myślę, że tak. Zostały te 3 kolejki do końca rundy zasadniczej. Myślę, ten pułap punktowy do załapania się do pierwszej 8 co roku od tych 3 lat praktycznie rośnie, więc teraz ten rekord też na pewno zostanie pobity, bo dużo drużyn jest zainteresowanych tymi miejscami. Ciężko, tak jak pan powiedział, wskazać najtrudniejszego rywala wśród tych najbliższych, bo myślę i Cracovia, i Zagłębie, i Piast Gliwice są w niezłej formie aktualnie. We wtorek mamy mecz w Cracovie. Myślę tutaj ta porażka w Kielcach na własnym stadionie, gdzie wtedy Cracovia akurat nie była w najlepszej formie, ale od tego meczu zaczęła jakiś tam marsz w górę. Będziemy się chcieli za to zrewanżować i mam nadzieję, że uda się przywieźć 3 punkty z Cracova. Cracovia bez Janusza Gola wystąpi jutro. No to dobra informacja dla was, prawda? Bo ostatnio prezentował się tą formę. Na pewno tak. Oglądając ten mecz z Górnikiem, dostał już żółtą kartkę przy tym podyktowanym rzucie karnym, który VAR jednak cofnął i tak mówię, kurde, może jeszcze złapię tą kartkę, bo tak jak bym powiedział, na pewno na tą chwilę myślę, jest to jeden z najlepszych środkowych pomocników w lidze, więc dużo osłabienie dla drużyny Cracovii. Nikt nie powiedział, że w związku z tym będzie łatwiej, bo na pewno też mają kadrę i zawodników, którzy mogą go zastąpić. Może nie jeden do jednego, bo oprócz tego, że to dobry piłkarz, to jeszcze kapitan drużyny, więc no, spore osłabienie dla nich, ale jakby musimy się zajmować przede wszystkim sobą
jeżeli zagramy z taką konsekwencją defensywy jak w ostatnich meczach i dołożymy do tego jeszcze konkrety z przodu, to myślę, że będziemy się cieszyć we wtorek. Dziękuję bardzo. Kuba, gdzieś tam złapałeś chyba wreszcie ten drugi oddech, jeśli chodzi o swoją formę, bo trochę na ten pułap wchodziłeś dość długo w ostatnich miesiącach, ale bardzo dobry mecz w Białymstoku. Solidny pewnie, można było trochę więcej gdzieś tam, może w pierwszej połowie w meczu z Lechem, ale wreszcie to jest taki Kuba Żebrowski, którego gdzieś tam pewnie brakowało w środku pola. I teraz jest pytanie, dlaczego to tyle musieliśmy na to czekać? Nie wiem, myślę, że dużo rzeczy się na to składa tak naprawdę. W tych ostatnich meczach jakby wróciliśmy do ustawienia, które mi osobiście najbardziej pasuje, czyli gdzieś w tym środku jestem zawodnikiem troszkę głębiej grającym, troszkę bardziej cofniętym. Troszkę problemów zdrowotnych, słabsza forma też myślę całej drużyny. Ja tam jakby na końcu zawsze się staram oceniać przede wszystkim siebie i myślę, że też wygląda to, jeżeli środek pola słabiej funkcjonuje, to też ta drużyna słabiej wygląda, więc te występy, kiedy ja czy tam inni zawodnicy, którzy występowali w tej strefie boiska, prezentowali się słabiej, to rzutowało tak naprawdę na cały zespół, więc trzeba też umieć uderzyć się w piersi i tak jak powiedziałeś, że te występy nie były na takim poziomie, na jakim ja sobie oczywiście od siebie wymagam, więc no cieszy na pewno ten mecz w Białymstoku szczególnie, bo myślę, że był on takim może nie tyle co przełomowym jakimś, ale po prostu no to taki wyznacznik tej zwyżki formy i ten mecz z Lechem też gdzieś tam solidny, może troszkę zabrakło konkretów do przodu, bo z tej gry defensywnej myślę w ostatnich tych spotkaniach wywiązujemy się całkiem nieźle w środku, ale potrzeba też gdzieś więcej tego zawiązywania akcji do przodu. Kuba, dwa pytania do ciebie. Pierwsze, czy trochę nie żałujecie, że nie wygraliście meczu z Lechem, bo Lecha takiego słabego to ja nie pamiętam od lat. I drugie, czy ty jesteś takim dobrym statystykiem, czy ty liczysz, ile trzeba tych punktów mieć, żeby być w tej ósemce, bo niektórzy mówią 44, 45, jak to u ciebie wygląda? Myślę, że na pewno, patrząc jakby z przebiegu tego meczu i już po tych 90 minutach, na pewno żałujemy, że nie udało się wygrać, ale też trzeba szanować ten punkt, myślę. Każde oczko może być decydujące. Już dwa lata temu przeżyliśmy taką sytuację, że każde oczko może być decydujące na koniec, więc ważne, że tego meczu na pewno nie przegraliśmy. Jakiś tam początek do tego trudnego tygodnia mieliśmy punkt wyjściowy, więc myślę niezły. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, a drugie szczerze to zapomniałem, jakby pan mógł powtórzyć. No to nie, statystyki nie ma sensu się bawić tak naprawdę. Po prostu myślę, że trzeba wygrywać mecze. Jeżeli udałoby się wygrać teraz dwa najbliższe, to myślę, że będziemy spokojni. To ja jeszcze tylko chciałem tak dopytać trenera, czy w drużynie czuć taką presję przed tymi zbliżającymi się meczami, no bo walczymy z drużynami, które są tutaj zamieszane w tą walkę o tą grupę mistrzowską. Nein, wir haben keinen Grund dazu, hier Druck zu füllen. Ja, ich denke, die Mannschaft hat die letzten zwei Spiele gezeigt, was sie kann. Sie haben hier gegen zwei sehr starken Mannschaften in Polen, ich meine, wir reden hier von Jagiellonia und Lech Posen, haben sie zwei richtig gute Leistungen gezeigt. Wir brauchen uns vor keinen Gegner verstecken und wir brauchen auch von keinen Gegner Angst zu haben. Wenn wir das spielen, was wir können, dann muss auch erstmal eine Mannschaft gegen uns gewinnen. Nie mamy powodu do tego, żeby się obawiać naszych przeciwników, z racji tego, że drużyna w ostatnich dwóch meczach pokazała charakter, pokazała na co ją stać. Jagiellonia i Lech nie są to najsłabsze drużyny w naszej lidze i można spokojnie stwierdzić, że przez to nie będziemy się chować i nie będziemy bać się naszych przeciwników, ponieważ mamy swoje zadanie do wykonania. Und vor allem auch im Moment, wir haben 40 Punkte, die haben wir letztes Jahr an gleicher Stelle, an gleichen Spieltag auch gehabt. Der Unterschied ist nur, dass dieses Jahr so Mannschaften wie Cracovia, Pogoń Szczecin, Lech Gdańsk einfach mehr Punkte geholt haben als wie letztes Jahr und deswegen ist es im Moment sehr, sehr interessant, wer unter die ersten 8 kommt. Chciałbym jeszcze dodać, że w tym momencie mamy 40 punktów. Na
w zeszłym sezonie na tym samym etapie rozgrywek też mieliśmy 40 punktów i różnica polega tylko na tym, że w tym roku kilka drużyn z czołówki ma tych punktów trochę więcej i dlatego uważa też, że będzie to bardzo interesujące, te dwa spotkania najbliższe będą bardzo, bardzo interesujące dla całej stawki. Ja mam pytanie do trenera o sytuację kadrową, no i o to, czy Ognien Gniatić na przykład już będzie do dyspozycji, czy to jest jakaś poważniejsza kontuzja? Ja, wir haben die gleichen Ausfälle wie letzte Woche auch, also es wird Tam noch nicht bereit sein, der Ogi wird auch nicht bereit sein, Sebulla wird auch noch nicht bereit sein, also es gleiche Problematik wie letzte Woche. Tak jak w zeszłym tygodniu mamy praktycznie tą samą sytuację kadrową, to znaczy nie będzie możliwa gra Tama, Gniaticia oraz Cebuli. Jeszcze chciałem zapytać, bo wczoraj oficjalnie z Lecha Poznań został zwolniony Adam Nawałka. No i teraz pod tym kątem chciałem zapytać o sytuację trenera Gerarda Juszczaka, który jesienią pracował tutaj w Koronie Kielce, czy trener byłby otwarty na przykład na jego powrót do Kielc, żeby znowu tutaj rozpoczął pracę w Koronie, czy to dla trenera jest już temat zamknięty? Also jetzt im Moment konzentrieren wir uns auf diese Saison, auf die nächsten drei Spielen, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Für mich als Trainer und als Trainerkollege finde ich das natürlich schon ein bisschen schade, dass ein Trainer nach so kurzer Zeit beurlaubt worden ist. Von außen ist es schwer zu verstehen, aber wenn man nicht drinnen ist, weiß man nicht, warum und wieso. Für mich ist nur schade, weil ich den Nawalka einen sehr, sehr guten Trainer sehe, der die letzten Jahre sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Und deswegen ist für mich als Trainer ein bisschen schwer zu verstehen, was da passiert ist. W tym momencie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym sezonie, także sprawa, jeśli chodzi o pana Gerarda, na razie nie istnieje jakby dla trenera. Natomiast jest mu szkoda, że trener Nawałka został zwolniony z racji tego, że jak każdy trener, trenerowi po prostu współczuje takiej sytuacji, tym bardziej, że bardzo krótko pracował w Lechu. Natomiast uważa trenera Nawałkę za bardzo dobrego szkoleniowca, no i jest mu po prostu zwyczajnie przykro.